Cześć kochani, dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Jedziemy kupić dziewczyną zjeżdżalnię. Zjeżdżalnię kupujemy od kogoś. Mamy kawałek drogi, ponad 69 km. Bardzo drogie są te zjeżdżalnie, a chcemy taką porządną, dużą, dlatego wybraliśmy używaną. Ale my się cieszymy, że dostanie drugie życie, a nie, że ktoś wyrzuci na śmietnik. Prawda, Jaśminko? Muszę jej trochę nawilżać usta wodą, bo nie mam ich jej teraz nakarmić, a już chyba zębole wychodzą i spędzi. Na szczęście już dojeżdżamy. No i już jesteśmy na miejscu, Grzysiek wyciąga właśnie zjeżdżalnię. No niestety się nam nie zmieściła do przyczepki, więc jechała troszeczkę tak poza. Ale udało się bezpiecznie dojechać. I co? Zadowolona? Wymontowujemy? O, wychodzimy, uciekamy. O, jaka długa. Będzie zjeżdżane? Tak? O kurczę, zobaczcie, na styk. Tutaj z takich dwóch części się składa, więc fajnie w ogóle raz, dwa, trzy do zmontowania. Super, że nasze dziewczyny takie w sumie nie za bardzo o to, że to nie wiem, jakieś być firmy czy coś, że to się nie przyjmują, tylko fajnie, że można pojeździć i tyle. To jest najważniejsze. Chcesz pomóc, tacie? Za ciężkie? No i nie zdążyłam nakarmić, a tu już zjeżdżalnie stoi. Dziewczyny się tak dobrze bawią, że ja nie wiem, czy my w ogóle stąd dzisiaj wyjedziemy. To co? Możemy jechać? Nie? To my sami pojedziemy, tak? Wy tu zostajecie? Ale jak już nagrywasz, to powiedz ludziom, że ona ma około 2,5 metra. Jedno dziecko ma trochę ponad 4, tak? Lata, drugie 2. No jedno i drugie jest dobre. No to już powiedziałam. Nie, jest ciężko powiedzieć, jaki kąt. Są często to takie falowane, ale mi się wydaje, że na takim krótkim odcinku to te fale trochę bez sensu chyba są. Nie wiem. Bo... Nie, no ta jest fajna, bo tutaj dziecko może faktycznie zjechać. Bo jak wejdzie na górę, to tak nie gibie się, tak? To tak jak ona teraz, zanim usiądzie, no to jest wysoko na nogach, nie? Co, ty też coś chcesz powiedzieć? To, że nowe to są kurczę, sporo kosztują. No właśnie. Róża. Zobacz tego kaskadera, czubka. Nawet jej się usiąść nie chce, dobrze, tylko jedzie z jedną nogą podwiniętą. Dobra, nie mogę już nagrywać, bo mi tutaj... Bo Jaśmina by też chciała chyba zjeżdżać. Tak, jasne. Chyba na moim brzuchu. No i 155 zjazd. A mogę sobie iść? Nie! Ale ja chciałem iść do ogrodu, no. Muszę tu stać? A może byś zjechała, co? Co tam znalazłaś? Ty uważaj! Ty chyba będziesz pracować naprawdę na jakichś wysokościach, co? Co się stało? Co tam zobaczyłaś? Co tu jest? Jakiś robaczek? I co? I przez tego robaczka nie możesz zjechać? Aha. Co, boisz się robaczka? Nie chcesz mu krzywdy zrobić? Mam zabrać robaczka? No dobrze, to zabierzemy robaczka, tak? Niech sobie żyje gdzie indziej, tak? Ja jestem sowa i w dzień cały czas śpię. I zupełnie mi nie przeszkadza to, że tutaj jest hałas. Pip, pip, kolejka! Podobno też dwie dziewczyny się właśnie bawiły. Kilka lat. I teraz przeszło na nasze i nasze pewno też jeszcze
kilka lat. Dlaczego ja nie mogę jeździć? Utknę. Utknę? Jesteś za gruby? Tak. No, czyli już wiadomo, czyja jest zjeżdżalnia. I co? Róża, prezent się podoba? Tak? Czy zabieramy? Nie. Nie? Podoba się? Mhm. A mówią, że podobno dla dwulatki to jest jeszcze za wcześnie, a tutaj o, tak to śmiga. Grzesiek chciał sam oczywiście wszystko robić, ale ja zabroniłam. Powiedziałam, że nie mamy niestety czasu. Ten cały syf nagrywasz, tak? Tak, cały syf pokazuję. To co, dziewczyny? Rób ta pa, pa.